We wtorek w Suwałkach oszuści ponownie dali o sobie znać. Mężczyzna podający się za policjanta próbował wyłudzić pieniądze od 74-letniej mieszkanki Suwałk. Przekonał seniorkę, że jej syn miał wypadek, w wyniku którego do szpitala trafiła jakaś kobieta. Oszust twierdził, że leczenie poszkodowanej kosztować będzie 80 tysięcy złotych. Przekazanie tej kwoty miało spowodować, że syn suwalczanki nie pójdzie do więzienia. Kobieta poinformowała rozmówcę, że nie ma tylu pieniędzy. Mężczyzna zgodził się, aby pobrała tyle, ile ma na koncie, pozostawiając sobie zaledwie 1000 złotych. Suwalczanka, chcąc pomóc swojemu dziecku, poszła do banku. Całe szczęście, że historią podzieliła się z kasjerką. Pracownica banku od razu domyśliła się, że to może być próba oszustwa i wstrzymała wypłatę pieniędzy. Zadzwoniła do syna klientki i okazało się, że miała rację. Mężczyzna nie miał żadnego wypadku. W efekcie kasjerka o całej sytuacji powiadomiła policję. Tylko dzięki jej czujności seniorka nie straciła oszczędności życia. Przypominamy, że policjanci nie proszą o przekazywanie pieniędzy.